Mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w dniu dzisiejszym radni miasta Biała Podlaska podjęli taką decyzję i zgodzili się z proponowanym projektem uchwały, który przedstawiłem panu przewodniczącemu, aby mieszkańcy miasta, którzy mieszkają w mieszkaniach miejskich powyżej 20 lat, a te mieszkania, te bloki były oddane do użytku przed 2000 rokiem, mogli wykupić swoje mieszkania po kwocie, po procentowej bonifikacie 90%. Mamy tam trzy progi. Kolejny próg to jest od 10 do 20 lat 55% i od 5 do 10 lat 25%. Dzisiejsza uchwała jest to spełnienie mojej obietnicy wyborczej, którą obiecałem i złożyłem na ręce wszystkich mieszkańców kampanii wyborczej, że mieszkania, które kiedyś były przeznaczone do wykupu, a następnie ten wykup został zablokowany, gdy tylko zostanę prezydentem, w jak najszybszym okresie czasu przeznaczę z powrotem do wykupu, żeby mieszkańcy byli ich właścicielami. Jest to nie tylko dobre dla samych mieszkańców, ponieważ będą mogli już w końcu w 100% dysponować takim zasobem mieszkaniowym, ale również dla spółki ZGL, która na dzień dzisiejszy wydaje kilka milionów złotych na administrację takimi mieszkaniami. Chciałem też podziękować radnym miasta Biała Podlaska, którzy poparli tą inicjatywę, wszystkim, którzy głosowali za tą uchwałą. Bardzo się cieszę, że uzyskałem większość nie tylko wśród klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale również pozostałych klubów, zarówno radnych Akcji Samorządowej, zarówno radnych SLD, jak i większości radnych Platformy Obywatelskiej. To bardzo cieszy, że radni się przekonali. Ci, którzy jeszcze powątpiewają, mam nadzieję, że też przekonają się, że to było słuszne. Widzieliśmy aplauzy mieszkańców, którzy byli na sali i myślę, że to pokazuje, jak ważny był to problem społeczny w mieście Biała Podlaska. Panie Prezydencie, jakiej grupy dotyczy ta uchwała i od kiedy będzie mogła być już realizowana? Uchwała zostanie zrealizowana jak najszybciej, prawnie będziemy mogli to wykonać. Myślimy, że będzie to pierwsze mieszkania zostaną wykupione już we wrześniu bądź w sierpniu. Jeżeli chodzi o grupę osób, około 300-400 rodzin nabędzie swoje mieszkanie na własność. Mniej więcej na taką skalę liczymy. Mam nadzieję, że te osoby będą dysponowały już swoim własnym mieszkaniem. Dzięki temu będą mogły zawiązywać wspólnoty, odtwarzać te mieszkania, stworzyć administrację. Będzie to z pożytkiem i dla nich, i dla miasta.